Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii norską w Warhammer 2 Total War. Ostatnio szło nam całkiem dobrze, do momentu, gdy zaczęły nam bruździć elfy, wysyłając praktycznie armię za armią. Co gorsze, okazało się, że te armie są bardzo doświadczone, no i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Niestety poza tą są jeszcze dwie pozostałe armie. Więc no, miło nie będzie. Ale mamy ogromną przewagę, jeśli chodzi o walkę w zwarciu. Tu chociaż ich obrona jest naprawdę zacna, trzeba im to przyznać. No, miło nie będzie, na pewno. No dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Po prostu będziemy lecieć do przodu na Hama. No i starać się związać ich walką. No, mogły nam trochę nasi magusy pomogą, zobaczymy. Teren dość nierówny, no... no mam nadzieję, że oni są... Zaraz zobaczmy, jak oni są szybcy. 37 najszybsi są, nie licząc oczywiście tych jednostek. No to jest fajna jednostka z zamrażaniem, przebiciem pancerza. No ale mamy co mamy, lecimy, jak najszybciej trzeba się znaleźć pod osłoną tych drzew, bo to chociaż troszkę zmniejszy damage, chociaż nie wiem na ile, no ale... Dobra, lecimy, no i nasze skrzydło do przodu. Żebyśmy mieli od razu laga, albo się gra wywaliła? Nie, poszło. Dobra. Poszło. Lecimy, zanim nas wystrzelają te dziadygi. Na szczęście wygląda, że nie są zbyt chętni do strzelania, a nawet mam coś wrażenie, że uda nam się ich dopaść. No tutaj dostaliśmy trochę z szarży. A na szczęście mamy tu dwie jednostki Spearmenów, więc to jakoś powinno pomóc. I tutaj na skrzydle. Oczywiście to jest doskonały moment na użycie naszego widmowego statku. Tylko gdzie jest nasz lord? On tutaj się coś włóczy bardzo wolno, no nic. Ty zapewnisz im tutaj dobre bombardowanie. I pięknie, stateczek poszedł, teraz przyjęli ostrzał. Tu, żeby żadnego odskakiwania nie było, nie chcemy takich rzeczy. No a tu kontynuujemy przejeżdżanie przez ich szeregi. Chętnie bym użył tego na ich liderze. O, jest tutaj. No, ale niestety te dziadygi się bronią i to bronią się całkiem nieźle. Nawet w zwarciu, co sądziłem, że nie będzie miało miejsca. Porzucajmy teraz tu. No dobra, tu się wydaje, że się trochę przebijamy. Padli w szał. Dobra, no tu nas biją jak chcą. Gdzie by tu zbombardować? Oni się mocno ruszają tutaj. Lecimy może na ich lorda, to może być najlepszy pomysł. No tu grunt, żeby być w ruchu, żeby nie ugrzęznąć w jednym miejscu z tym wszystkim. Dobra, no tu nasz lord wybił co mógł. No nic, tych spróbuję po prostu skasować, też oni się tu przemieszczają, ale no trochę dostali, dobra.
Idzie to bardzo opornie, bym powiedział. Dobra, ty stąd lepiej spierniczaj, bo tylko przegrasz w końcu. Tyś szybki, to powinieneś sobie dać radę z ucieknięciem. A co nas tu tak obiło na tym skrzydle? Bo tu nic nie widzę groźnego w sumie. Ty jedziesz tutaj, no mamy ciągle tych dwóch magusów. Ci się złamali, no. Walka bardzo wyrównana, ale tu w zwarciu nasz lord powinien sobie poradzić. Tu może też idziemy do zwarcia. No liczę, że jak zabijemy im dowódcę, to trochę ich morale pójdzie w diabły. I że to nam pomoże to wygrać w końcu. Może go w ten sposób dobiję, żeby już nie uciekał, nie wiadomo jak daleko. No dobra, ale coś mi się zdaje, że nie chcę paść nawet od tego... Okej, padł. No i to powinno ich złamać, chociaż mówię, nasza armia nie wygląda. Okej, wygraliśmy, no ale nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z kolejnymi armiami, więc to dalej nie jest dobrze. Ładnie, no najlepszy wynik oczywiście wódz. Chociaż piechoty też jestem zadowolony, zabiły zdecydowanie więcej niż zabiły jednostki przeciwnika. No dobra, daliśmy radę, ale no połowa armii stracona. A tutaj wrogów nie brakuje w regionie. Ach. Myślę, że chociaż on i tak wzbudza strach, ale to może być lepsze. Mamy trochę level upów u naszych ludzi. Niech będzie to. Tutaj idę, a tu który level 14? Na razie w debuffy. Jeżeli będę kiedyś potrzebował więcej pancerza w okolicy. No i teraz pozostaje pytanie, czy my jesteśmy w stanie go tutaj załatwić? Bo on ma całkiem sporo ludzi. I coś mi się zdaje, że może nie być tak przyjemnie. Czyli pytanie, czy tu są mury w tym mieście? Tego nie mam zielonego pojęcia. Ci wyszli tu, czyli oni nam tu pozabierają, co im się żywnie w sumie podoba. I nic na to nie możemy poradzić. Okej, czyli tu nie ma jak przejść. Oj, niedobrze to widzę. No i tu zajmą wszystko. Ta armia jest problemem. Bo tą armię bym nie pokonał nawet naszą główną armią w najlepszej kondycji. No i nie mają innych wojen, to jest ten problem. Że po prostu im się tu doskonale powodzi. A ile jest w tym miesiącu? To miasto mógłbym zająć i tam się zregenerować. Najchętniej to bym po prostu się wycofał na nasze terytorium i tak też chyba zrobimy. To nie, bo tak, bo tu mógłbym uciec do morza, tylko... Dobra, na razie się tu może zregenerujmy trochę w ten sposób.
Nic nie mogę więcej zrobić. Kasy też nie bardzo. Tu jest jak jest. No, nasza stolica wygląda ładnie. Myślę, że zrezygnuję tu z tego budynku do szczęśliwości na chwilę, chociaż jak sobie jest na razie. O! Tutaj mógłbym je podbić na level 4. To mnie się podoba już na pierwszy rzut oka, więc w to pójdziemy. I tutaj mogę troszkę więcej pieniążku, żeby było. No i lecimy. Coś mi się zdaje, że stracimy tamtą armię, ale może się uda jakoś wybrnąć z tej pułapki. No tutaj wiadomo, elfy sobie zabiorą, co im się żywnie podoba. God. Czyli moglibyśmy się ukryć, to też jest jakieś rozwiązanie i zobaczyć, co się wydarzy. Znaczy jeszcze jest jedno wyjście. Zmienić lorda, odesłać wszystkich piechotą do domu i ponownie zwerbować tą armię, bo na chwilę obecną, znaczy... No szkoda mi tych, ale... Musiałbym się gdzieś tu schować i odczekać, aż oni stąd się wyniosą. Bo nie wiem też, gdzie on popłynie. No jest ich tu po prostu za dużo. Schowam się tutaj. Zobaczymy, co nam to da. Wyciągnę ich z armii na wszelki wypadek, bo mówię, jakby zginął Ulfric, no to po prostu się odrodzi, zwerbujemy nową armię. I damy sobie radę, a ich bym naprawdę nie chciał stracić, bo to są tacy wybrani, których właśnie chciałem. No tu mamy możliwość, wylałbym tych co prawda, ale jest co jest. Tu wydaje się w porządku. Za turę będę mógł też budować lepsze jednostki piechoty, to też by nam... Z pewnością pomogło. Na razie zróbmy tak. No i zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli teraz nas tutaj załatwią, no to rekrutujemy armię od początku w stolicy i praktycznie zaczynamy zabawę z nową armią. No dobra, na razie tutaj sobie się wycofali. Czy ja mam wojnę też z nimi, czy nie? Pewno mam. Z jakiegoś powodu mam wojnę z orkami. Ach... Czy mógłbym wciągnąć Imperium, żeby ich się nimi zajęło za nas? Nie. Nie przejdzie w ten sposób. Tu nikogo w pobliżu nie ma i powinienem być w stanie dojechać na nasze tereny. I jak najbardziej was też wysyłam do domu. No i poczekamy, co się będzie działo.
Najcenniejsze jest to miasto na chwilę obecną. I w tym mieście, jeżeli mam taką możliwość, to na czwartym levelu będę chciał budować mamuty. A żeby budować mamuty, to potrzebuję tego. Tak. Czyli idziemy w to. Jak będziemy mieli już mamuty, to trochę się to zmieni i rzeczywiście będziemy mogli sobie pozwolić na walkę z elfami cholernymi, którzy nas tutaj niespodziewanie napadli. Zajęli sobie Albion. Oj, dziadygi, dziadygi. No ale będziemy im to próbować odebrać. Nieładnie. Jest jak jest, nic na to nie poradzę. Jakiś bonus. Chwileczka pauzy, bo ktoś mi dzwonił do drzwi. Dobra, jesteśmy z powrotem. I próbujemy sobie tutaj uciec od tych panów. No chyba, że zamierzasz... Okej, no tu jest to... Dobra. Na razie pozbieram trochę pieniążków, żeby później móc to wykorzystać. Do werbunku, bo no będzie ciężko. No, tam Konfederacja, no Imperium rośnie w siłę. I to tak szybko i znacząco. Czyli będą nas gonić, mimo że ta armia jest taka, no, sobie powiedzieć, mizerna. Nie spodziewałem się tego. No, ale cóż robić? Przynajmniej mamy tutaj bonus za poruszanie się po morzu. No nie mamy sił, więc... Nie będziemy walczyć. Sobie zgarniemy, oj, tylko 500, czyli tyle co nic. Ech. Dobra, dołączę ich teraz. No musimy do tego trollowego portu dotrzeć i tam się zaczniemy trochę już regenerować. I to nam powinno pomóc. Jak daleko? Nie, no nie dogoni nas. Nie dogoni, no nie ma lepszej drogi niż ta. Stracimy to niestety, co mi jest mi szkoda tego miasta, nic za nie poradzę. Trzeba je było jednak lepiej ufortyfikować, no ale już trudno, jest co jest. Tutaj też to za dobrze nie wygląda, bym powiedział. No mógłby powołać jakiś oddział, ale... No to nam sprawi kłopoty finansowe z kolei. 700, nie no. I tak zresztą się nie obronimy przed pełną armią orków. No nic.
Tutaj póki co cisza, spokój na szczęście. Coraz więcej wojen. Tu mamy ten level 4, więc możemy po kolei. Najpierw idę w to. No i oczywiście tutaj to też jest niezbędne. I dajmy też to do kasy. No, to jak myślałem. To miasto idzie do piachu. Ale z drugiej strony strata jednego miasta to jeszcze nie tragedia, na pewno je odbijemy. O, imperium na nich ruszyło, więc to jest dobre. Ty głupi elfia, no nie zdobędą nam tych miast raczej tą armią, ale... Dokładnie. I pewno spalą do gołej ziemi. Dokładnie. No bo oni tu by też mieli problemy przetrwać w tych warunkach, zakładam. Dlatego też preferują po prostu niszczyć. Ile tu ich jest? 6 jednostek, a tutaj, no tu mamy trochę powiększony garnizon. Myślę, że powiększymy go jeszcze trochę. Może to... tak, no nie chcę, żeby te jakieś dziadygi to z marszu zajęły. No i lecimy. Nie, kurwa. Tu musimy do tego miasta iść, a nie płynąć. Oh my god, jeszcze nie dopłynął. No nic, jak jest... Denerwują takie ich dziwne ruchy. No nie wiem, gdzie są te trolle nieszczęsne, czy trolle, jonoskórzy. Dobra, mamy to, co chciałem i teraz idę tutaj w statystyki maruderów. No to jest 6 jednostek, nie no, nie zdobędą tego. Nie sądzę w każdym razie. Ja tutaj muszę się szybko przemieścić teraz, jak najszybciej. No, oby nas nikt z tej strony nie zaatakował, bo tak odsłoniłem się tam mocno. Pozostaje pytanie, gdzie jest ta armia troli? No kurde, jakich troli? Zielonskórych, orków. Z trolem na razie nie walczę i nie chcę, bo no, tam mnie przynajmniej zabezpiecza od innych sąsiadów. Więc tak, tutaj wezmę to. Pozbędę się tych dwóch piechot na pewno, bo w przyszłej turze je zamienię na te cięższe. Korci mnie, żeby już te mamuty będą się wolno rekrutować, to jest problem. To jest problem, że one się nie zrekrutują raz dwa. No ale nic.
Elfy mają inne sprawy, widzę. Wystarczyło im zajęcie Albionu i teraz siedzą na dupie gdzieś. Co robią orki, to nie mam żadnego pojęcia. Może by chcieli pokój z nami. Nie, i tak nie chcesz. Aha, czyli orki tutaj się zagnieździły, co gorsza. Stoją i plądrzą. Tak więc na razie stworzę pełną armię, żeby ich zniszczyć, a dopiero potem będę myślał o dowerbowaniu mamutów, czyli pierwotnie ta armia będzie tak. Czyli wolałbym te cięższe niż te lżejsze skin Wolfy, ale mamy co mamy. Czy starczy nam kasy na komplet? Wydaje się, że tak. Może 3 i 3. Ci są przeciwko dużym jednostkom, czy mają też frenzy? No nie są źli. Dobra, idziemy do dalszych możliwości. Tutaj w ten sposób. No i będziemy musieli ich zniszczyć, potem zrekolonizować to miasto. Na szczęście wydaje mi się, że gospodarczo jakoś żyjemy. No i jak przebudujemy tą armię na trochę lepszą, no to wrócimy na Albion i będziemy szukać zemsty na tych nieszczęsnych elfach. Przydałoby się to coś wysłać w celu wykonania tej misji, no ale to jest daleko i średnio mi się tam chce wędrować. O my god, o tym nie pomyślałem, że on będzie nas tak się z nami ganiał, czyli jeszcze nam rozwali to miasto. Wolę, żeby już byli wolniejsi, niż żeby nie mieli pancerzy. O my god, no nie, no to jest tragedia teraz, bo to jest naprawdę fajne miasto i oni je tu zrównają z ziemią de facto. Najchętniej bym z nimi zawarł pokój, ale zakładam, że to nie przejdzie. Oczywiście, że to nie przejdzie. Ach, co za dupki. No tu już bym mógł te mamuty robić, no ale co z tego? Siła broni. Czyli radźmy sobie z problemami po kolei. Jeden się pojawia, to trzeba go rozwiązać, potem następny, więc liczę, że no trudno, stracę to miasto, ale oni tu ugrzęzną. No i to jest dopiero problem. To się nazywa gorszy problem, no bo nam tutaj poniszczą, co im się żywnie podoba. Ale syf się zrobił. Zakładam, że teraz też nie będzie kasy na utrzymanie naszej armii w takiej sytuacji. Oh my god. No nic. Czyli tu nam spa. Oj, czyli nie będziemy mieli teraz też tych mamutów. No, mogę się pozbyć tego pana na razie. I to trzeba będzie zrobić. Co on tu ma? W sumie po prostu ich rozwalimy. Przynajmniej dzięki temu się nie wycofają przez po armii. Doszło nam tutaj trochę. I zajmę to ponownie. Mimo że stracę sporo jednostek, ale w miarę szybko się powinny zregenerować.
Tu mamy okej. W sumie mógłbym do tych skin Wolfów dać bonusa na chwilę obecną. No mamy dwa, więc będą miały lepszą obronę. To nie zaszkodzi. A czym... Uuu, to jest problem teraz. Ach. Co za dziadygi. No nic, lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co będzie dalej. Może się jakoś ułoży. No, Imperium się wdaje w coraz większą ilość wojen, więc do przewidzenia. Pójdziemy tu. Ile jest dochodu? O, w tej formie jest trochę lepiej. Czy idę tutaj odzyskać to, co nam pozabierali. Tu póki co cisza, spokój. No nic, skończymy tą turę, nic na razie nie działamy. Musimy znaleźć ich lidera i go złapać i ubić. Inaczej to dobrze nie pójdzie. Zobaczymy, kto to tam nam przyszedł. Oczywiście to nie jest ich główny, no ale powalczyć możemy z kimkolwiek, kto tam przylaz. No i idziemy w jego kierunku. Musimy go tutaj zniszczyć. Uuu, całkiem niezłe jednostki ma. Co by nie mówić. Co ja bym tu chciał? W sumie dorzucę sobie tych. Chociaż te pieski też nie są złe. Chociaż jak ich szybkością, no. Ale nie, wolę jednak coś cięższego. Tym bardziej, że walczę z inną norską, czyli też z nacją, która no będzie miała raczej ciężkie jednostki. No i pięknie, to jest super, bonus. No tu trochę z tą szczęśliwością jest różnie, no ale co na to mogę poradzić. Z kasą też jest różnie. Nie ma łatwo. Niech będzie technologia przez jakiś czas. No i muszę się uporać z tym dziadygą. No tu jest wszystko zniszczone. O, nie jest to tak łatwo. No nic, stoczymy, myślę, z nimi walkę osobiście. Powinniśmy dać radę, jednak jesteśmy silniejsi, co by nie mówić.
Mamy lepszego lorda, więcej tych wysokopoziomowych jednostek, więc jakoś się przebijemy. No dobra, zobaczmy, co tutaj możemy zrobić z tymi panami. Czyli wierzę, że sam Ulfric może pokonać ich lidera. Na skrzydle mamy skin Ulfy. I spróbuję ich zaatakować naszymi strzelającymi jednostkami. Ach, biegną na siebie pięknie. No tu mnie trochę martwi, że z tamtej strony zdecydowanie brakuje nam jednostek, no ale co zrobić? Okej, i tutaj przywalimy w ten sposób. Dobrze. Mogło być lepiej, ale jestem zadowolony. No tu musimy wyrwać się z tego. Aj. Tu coś niepotrzebnie się daliśmy spanikować. Czarownik, czarownik. I ty zrzucisz tutaj bombardowanie. Wow, ich lider jest naprawdę mocny. Spodziewałem się, że to łatwiej sobie tutaj ogarniemy, a się okazało, że nie jest za miło. No mógłbym w sumie go trochę potraktować magią, co powinno go trochę zmiękczyć. No dobra, tu rzucamy w nich, tu się przebiliśmy, gdzie są nasze... Okej, tu się przebiliśmy już. Czyli mamy trochę dodatkowych sił na tym froncie. A na drugim z kolei oni wygrywają. Wycofam Ulfrika, bo nie chcę, żeby coś mu się stało niepotrzebnie. Jeszcze nam się przyda na pewno w tej bitwie. Głównie na, chociażby ten statek widmowy. No i oczywiście tutaj wysyłamy co możemy. Gdzie ten lord? Nie widzę dziada. No nic, w takim razie użyjemy znowu statku, tym razem z tej strony tutaj. I użyjemy od razu bombardowania, żeby ich zmiękczyć. I to wystarczyło, żeby ostatecznie ich pogonić w cholerę, więc miasto będzie nasze. No w sumie straty do przyjęcia. Traciliśmy de facto jedną jednostkę. Reszta się trzyma dobrze, ale jak z tego co widzę, to te... Range jednostki się nie spisują, więc będziemy je z czasem wymieniać. No dobra, przynajmniej mamy pieniążki po bitwie. Jakiś sztandar. I co teraz? Spalić, zająć. Chwilowo zajmę. I tak wiele tu nie ugram na razie. Pójdziemy na to drugie miasto. No i musimy z powrotem odzyskać możliwość werbowania tej ciężkiej piechoty. Najcięższej, nazwijmy to w ten sposób. No, fajny, fajny sztandar.
I 12 levelek. Mamutów na razie nie mamy, więc nie ma sensu. Idziemy w atak. I tutaj więcej many. Wyłącznie podatki, bo i tak tu zysku z tego nie będzie żadnego. To od razu wywalę. Ach, no nic, no trzeba to robić, co się da. Czy ja to chcę, tyle pieniędzy wydać na naprawę tego? Naprawmy może to, bo przynajmniej szczęśliwość nam wróci do przyzwoitego poziomu. No to jest czwórka, więc byłoby warto to zająć, warto byłoby to spalić, ale chciałbym też mieć to miasto dla siebie później. Czyli tamtych rozwaliły mroczne elfy. Oby nie wpadły na pomysł, żeby przyjść do nas. Mroczne elfiory. Jasne, elfy to tam. Mam nadzieję, że się już nie pofatygują więcej. Zajęli co chcieli i teraz będą siedzieć na tyłku. Zresztą te tereny będą im się buntować ciągle. Ale mówię, kiedyś się może odzyskamy. Zobaczymy, czy to się da odzyskać, czy nie. Mamy więcej możliwości tutaj. Pancerzyki oczywiście. Czy to jest stolica? Oj, to jest piątka, ale jest tak ufortyfikowana, że raczej jej nie dziabniemy. No tu już trochę lepiej z zadowoleniem się zrobiło, chociaż dalej jest źle, ale to zejdzie. A ci tutaj są w miarę szczęśliwi. Okej, co ja tu chciałem? A, już wiem, co chciałem. Przesunąć się tutaj. Rozłożyć obóz. I dorzucę dwie piechoty, co prawda nie te, które bym chciał. Ale niech będą, jakie są. No i będziemy mieli znowu pełną armię, co jest bardzo pozytywne. I idziemy w tym kierunku. Sądzę, że pójdę zająć ten obóz wargów. To jest najbardziej rozsądne na chwilę obecną. Czyli cały czas pozostaje pytanie, gdzie jest ich główna armia z trolem. Bo ona gdzieś jest i będzie dla nas problemem w pewnym momencie. Doomkeep musi się upgrade'ować koniecznie. Dobra, no to bym chciał na trój... Czy nie mam pieniędzy, żeby to upgrade, no więc potrzebuję trochę odczekać. Tu jest coraz lepiej. Tu nie są za szczęśliwi, ale jest to do ogarnięcia. No dobra, lecimy na to miasto. Czy ja powinienem pójść na pełnej szybkości, czy zostać tutaj w formie plądrowania? Idę na pełnej szybkości, jednak te niewielkie straty to tam niewielkie, a jak uda mi się ich zniszczyć, zanim tam nawerbują nie wiadomo co, to jest to zawsze na plus. No nie, to no, tu by było wszystko ładnie do zajęcia, ale no...
Nie można być w czterech miejscach na raz. Na razie liczę, że zajmę to. I potem się wycofam. Och, no nic, chyba jednak sobie nie damy rady z tą kampanią. Bo to będzie przeciwnik trochę ponad nasze siły w tej chwili. Nawet jeśli, no może, znaczy tak, na pewno musimy walczyć z trolem, bo to jest w pierwszej kolejności trzeba sobie z tym poradzić. No, chyba, żeby zawarł z nami pokój, ale nie sądzę. Nie ma opcji. Czy w ogóle ktoś by chciał z nami zawrzeć pokój? Czy ci są dosyć słabi. Dobra. No tu jest szansa, że za jakiś czas się dogadamy. No nie, jednak nie. Idziemy dalej w te technologie. No tu samo dziadostwo werbuje na szczęście. Dobra, to na auto zrobimy, tu nie ma problemu. I to komu mogę dać? Skinwolfom, wiadomo. Znów straciliśmy jedną jednostkę. Plądrujemy, bo jednak 5000 to jest za dużo, żeby to przepuścić. I zajmujemy ponownie. No jest teraz na drugim levelu. Będziemy potrzebowali tutaj budynku do szczęścia. Z pewnością. Tu nic nie warto. No ostatecznie zawsze mogę sobie jedną jednostkę powołać, jeśli będę miał taki kaprys, że potrzebuję takiej. Idziemy dalej. 10. level. Niech będzie po prostu atak. To się przyda. Mimo, że jest magiem, to ci magowie całkiem dobrze sobie będą radzić w zwarciu. Skinwolf oczywiście bardziej pancerny powinien być. No tutaj idziemy w upgrade'a. Co by tu zrobić? No to mógłbym upgrade'ować, bo chciałbym wymienić skinwolfy na te cięższe. To by zdecydowanie było dobrym pomysłem. I to zrobimy. I myślę, czy tego nie ufortyfikować jednak. Bo co by nie mówić, mogły jacyś tutaj niesympatyczni ludzie się przywlec. A brak fortyfikacji może być kłopotem. I to też będę chciał ufortyfikować, bo z tej strony cholera wie co przyjdzie. Czyli potem zawsze mogę to powyburzać, jak nie będzie już takiej potrzeby, ale póki co lepiej być przygotowany na najgorsze. No i problem to z tymi miastami, bo tak naprawdę powinienem je wszystkie pofortyfikować, bo zaraz tu przypłyną i nas pozajmują, ale z drugiej strony no i tak pewnie zdążę tego zrobić. Ach. Odbudujmy to chociaż troszkę. No tutaj jest co jest. Jakbym przewidział, że oni to zrobią, to bym wcześniej ich poprosił o dołączenie do jakiejś wojny i liczył, że ich zajmę, no ale nie udało się. Wyszło jak wyszło. Harganet. Czyli liczę, że troll zajmuje się w tej chwili Kislewem, więc ma tam jakąś wojnę, która go utrzymuje w ryzach. Wolę tańsze armie, to nam trochę da odpocząć.
finansowo. Tutaj będziemy się upgrade'ować. Szczęśliwość jest do przyjęcia. Tutaj lecimy też w szczęśliwość. Straciłem pewne miasto, ale nic na to nie poradzę. Mogę za to przepłynąć się tu wzdłuż brzegu i trochę pozbierać rzeczy, zanim oni tu się ruszą. Dobra, mamy. O, fajnie, regeneracja. Idziemy dalej. Na morzu jesteśmy szybsi od nich na pewno. No tu nie ma sensu nic budować, bo któreś tam za pewno spalą, to jest no nie do uniknięcia. Tutaj potrzebujemy tego. Chociaż i tak to źle widzę, bo to jest 9 na minusie bez podatków, więc jest takie trochę oszukane 9. No dobra, tu się fortyfikujemy. No muszę się przygotowywać na gorsze czasy. Jak ten troll? No dalej mizernie. Tak naprawdę te garnizony. Jakby to było za murami, to bym powiedział, że okej, okay, ale tutaj na północy te wszystkie miasta są pozbawione garnizonu, czyli murów. Zakładam, że te elfy to przypłyną tutaj, żeby nabrać jeńców, czyli splądrują nas i pójdą w cholerę, no ale trudno, spróbuję ich po drodze dziabnąć. Jak będą uciekać. Widzę za to, że troll coś osłabł. I tak nie mam pieniędzy, żeby to załatwić. Czy ktoś nas w ogóle lubi? Nikt nas nie lubi. No z tymi najprędzej byśmy mogli próbować handlować, ale i tak to raczej nie wyjdzie. Czy te elfy z kimś walczą, czy nie? Bo właśnie zobaczmy rasy i chcę zobaczyć mroczne elfy. Nikim nie walczą. Namówmy ich, żeby zaatakowali. No nie, a swoich kolegów w sumie? Nie. Tych? Nie, nie są chyba w ogóle zainteresowani atakowaniem kogokolwiek. Sprawdźmy Malekita. Malekit ma wrogów, więc może się nie będzie wyrywał przed szereg. Ach. I znów płynę sobie po to. Tym razem myślę, że podejmę walkę. I dobra decyzja, tu praktycznie nic nie było. I zgarnęliśmy całkiem fajną rzecz, i kasę, i dochody, więc to była dobra decyzja. Myślę, że było warto. No i liczę, że jeśli oni zajmą to miasto, to ja będę w stanie w następnej turze ich co najmniej skrzywdzić. No, to jest fajne. To też jest niezłe, ale myślę, że idę na razie w siłę broni. To mu da naprawdę dużo. Mam cały czas dylemat co do tego mamuta. Czy go potrzebuję, czy go nie potrzebuję. Myślę, że debuff może być lepszy. Co ja bym tu chciał? Na pewno chciałbym to na razie. Jakiś piratu. A, to są z tego dobra, bo zastanawiałem się, kto nam do cholery znowu wojnę wypowiedział. Ale się okazało, że tutaj za dużo myślałem, nic się złego nie dzieje.
Tu jest co jest. Tu, no tu jest nieszczęśliwość, która, no, znaczy, no nie będzie nawet spadać specjalnie. Dam to, bo to obniży koszty globalnie. No tu się to wszystko reperuje. Wydają się teraz szczęśliwsi, więc jest ok. No tu damy to. Upgrade'ujemy. I kolejna technologia. Kawaleria, maruderzy, to bym potrzebował. No i za jakiś czas zaczniemy się bawić w te podróże i to oczywiście o, zajęli, to jest ciekawe, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że splądrują i wycofają się, bo będą chcieli niewolników. Bo generalnie siedlenie na tych ziemiach nie jest dla nich zbyt wygodne, zakładam. No bo wiąże się z problemem z chaosem. Elfy mroczne, mimo że są mroczne, to tam za chaosem nie przepadają. Poza Morati, no ale to już jest inna bajka. No jest tak na pograniczu w sumie czcicieli i Slaanesha, bym powiedział. Ale dobra. Jeszcze raz z nimi zagadam i spróbuję ich, no, namówić na tą wojnę. Czy oni naprawdę nie chcą żadnej wojny? Wydaje się, że nie chcą. A są nawet dość silni. Z tego, co widzę. No dobra. Dojdziemy czy nie dojdziemy? Ach, nie dojdziemy. Szkoda. No nic. Będziemy się regenerować w ten sposób. Jego armia nie jest jakoś super silna, więc źle to nie wygląda. I teraz tutaj... A, już wiem czemu, bo... Dobra. Chwilowo mamy więcej szczęśliwości jakimś cudem. No dobra. No, na razie zróbmy to. Naprawdę trzeba się ufortyfikować, żeby jakiś pierwszy, lepszy paździoch nas nie zajął. Niestety chciałem tego uniknąć, no w celu zbudowania większej ilości budynków takich cennych do pieniędzy, niż fortyfikować się, ale wydaje się, że chwilowo nie możemy tak robić. Może z czasem, jak już wzmocnimy się i część terenów będzie rzeczywiście głęboko wewnątrz naszego państwa, które... No będzie jako tako funkcjonowało, no to będziemy mogli odpuścić takie akcje, ale póki co coś mi się zdaje, że to nie przejdzie. Najbardziej mi szkoda tego budynku do, no, mamutów. No tu się trochę zregenerowali, mamy kolejny levelek, bardzo dobrze. Czy my damy radę? Damy. Nie chce mi się tego toczyć ręcznie. Ach, i znów. No naprawdę on uwielbia tracić tych nieszczęśników. Dobra, kupujemy. Dobra, to naprawię. To naprawię, bo tu jest naprawdę, teraz są mocno nieszczęśliwi w tej sytuacji, jaka tu zaistniała. Tu jest dobrze, więc wyłączę na chwilę, znaczy włączę z powrotem podatki. Tutaj, czy ja go upgrade'nę? Bo tak, bo chcę tutaj wszystko podnosić. Na razie poczekam. Upgrade'nę to, bo chcę mieć tą ciężką piechotę. I tutaj, no ten upkeep, growth. Nie, po prostu normalnie kasa, kasa i jeszcze raz kasa. No tutaj będzie dwójka, dobra, to jest do ogarnięcia. No tu stracimy, bo nam te elfy się wpakują. Jeszcze raz z nimi zagadam, ale się nie uda. Nie ma opcji.
Już myślałem, że trochę im się odechciało, ale widać nie. Będą nas dalej tutaj napastować. Upgrade. Więcej many. I tutaj po kolei wszystkie technologie do momentu, kiedy będę mógł na 14 wrzucić Rydwana. Och, no nic, no tu stracimy, będzie trzeba odbijać. Ludzie kochani. Liczyłem, że mroczne elfy pójdą na jasne elfy, a tymczasem północ ich cieszy. Czy bardzo mi. O nie, no to jest dobra armia. Czy dobra? Na głównej to nie jest problem, ale dla takiego dupiastego garnizonu to jest poza zasięgiem. Czy oni tu wysyłają nowe armie? Tak, niewielkie, ale oj, sama Helbrun idzie. To nie jest dobre, ale na razie upgrade'ujmy to. Bo to trzeba zrobić. Te tereny tutaj raczej potracę, czy mi się to podoba, czy nie. Na razie idę tutaj wykorzystać, za dwie tury będę mógł dobudować te piechotę, które byśmy chcieli mieć. Upgrade. Chociaż potrzebowałbym też trochę pozbierać pieniążków. No ale zobaczymy. Póki będziemy mieli pełną armię, to będziemy się mogli bronić. Nawet jeżeli będziemy tracić jakieś terytoria, no to globalnie będzie ciągle szansa na poradzenie sobie z tym problemem. Raz lepiej, raz gorzej, ale do przodu, tak bym to ujął. Oh my god, i jeszcze ktoś nam wojnę wypowiedział. No nic. A tak. Tutaj. Czy mogę naciągnąć Imperium, żeby się nimi zajęło? A jakbym troszkę pieniążków dorzucił, albo dołączył im do wojny, powiedzmy, z Karsztajnami, którzy tutaj nie przyjdą nigdy. Przejdzie. Karsztajnowie są zbyt daleko, żebyśmy się nimi przejmować. Za to to małe gówno naprawdę może nam zaszkodzić. Czyli tutaj zostało jeszcze tura. Dobra, czyli w tej turze nic nie werbujemy, żeby mieć dłuższy ruch. A, Skinwulfy mogę wziąć cięższe. Jesteście nieźli, ale naprawdę wolę mieć cięższych Skinwulfów niż lżejszych, więc przepraszam, ale idziecie chwilowo do lamusa. I w przyszłej turze zaczniemy tutaj nowy werbunek. Nie jest tak miło, jakby mogło być, ale myślę, że damy radę. Może po przebudowie tej armii spróbuję zająć ten Sarl Encampment. Zobaczymy. Bo coś mi się zdaje, że na wschodzie mamy większe szanse przetrwać na zachodzie, bo mniej takich przypływających dziadygów się będzie pojawiało. Ale mowy to tylko moje wrażenie. Dobra, no i dobra. Tak. Tylko trzy można werbować naraz. Ale w sumie i tak nie mamy więcej kasiwa, więc
opłaca się w ten sposób. Będziemy mieli mieć 4 skin wolfy. Dobra, chwila pauzy, bo ktoś do mnie dzwoni znowu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Okej, okay, czyli tu się nic nie da z tym zrobić. Na razie się dozbrajamy, ile się da. No i budujemy armię, która no, będzie sobie jakoś radziła. Szczęsny Harganet. Nasza gospodarka jest też generalnie słaba, no nie ma co ukrywać, że to nie należymy do jakichś supermocnych państw. No ale jest co jest. Czy ci, o oh my god, czy też to jeszcze zabiorą? Miecz Kejna. W sumie... Czyli nie jestem pewien, czy bym potrzebny do szczęścia, bo będę miał jeszcze większe niezadowolenie niż mam w tej chwili z tym mieczem. Go już nam zabiorą znów to nieszczęsne miasto, które niedawno było spalone. No ale trudno, zrobimy w ten sposób. I w ten sposób, żeby zwiększyć też troszkę dochody. Jest troll. Zabierze nam to. Czyli chyba zamiast iść na elfy, zdecyduje się zapolować na trolla. Bo pokonanie trolla da nam całą jego prowincję i w tym momencie te tereny po drugiej stronie będą dla nas dużo mniej ważne. Nawet jeżeli będziemy tracić co nieco i przegrywać, to kurde, chyba nie warto do tych fortyfikacji robić, bo one i tak działają tak, jakby chciały, a nie mogły, bym powiedział. Ale nas łupią. Po prostu. No i cała prowincja w plecy. No dobra, wy jesteście gotowi na pokój. Może jakieś coś więcej? Nie, tylko pokój bierzemy z zamkniętymi oczami. Okej, okay, no jest źle. Jest źle, nie powiem, że nie jest. Czy ja chcę za nim pogonić? Tak, chcę za nim pogonić. Trochę nas to zaboli finansowo, ale co tam. O my god, tyle straconych terenów. No ten jakoś funkcjonuje i ten tutaj też jakoś funkcjonuje. Ale nie mam i tak pieniędzy, żeby cokolwiek rozwijać, więc jest jak jest, lecimy. No muszę sobie poradzić tutaj, jeżeli pokonam trolla, to się poprawi. Nasze ziemie generalnie nie będą takie łatwe do podbicia, więc liczę, że będzie w miarę okej. Oh my god, czyli jednak nie podjął walki, będzie uciekał. No to niedobrze, to bardzo niedobrze, bo potrzebujemy go pokonać i potrzebujemy zamknąć ten front. Uch. No jak już tutaj jestem, to się pofatyguję.
i odbiję. Pytanie, gdzie on popłynął? Ten region był dla mnie ważny. A no nie, no nie poradzę sobie. No za dużo jest tych ciężkiej piechoty, żebym to przejął. Wrócił. Dobra. To... Oczywiście zanim wrócił, to zdążył nam spalić tam miasto jedno. Po prostu wspaniale. Bo i to było to miasto, w którym werbowałem ciężką piechotę. Tak, oczywiście. Oczywiście. Uff. Dajmy to. Chociaż nie, dajmy to, bo raczej tak będę tych tańszych czarów używał, żeby to ogarnąć. Szesnasty level, to niedługo. Dobra, moi drodzy. Zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo wyrównanie. To dam skin wolfom. Dorzucę te pieski, chociaż niewiele to zmieni. No i mamy bitwę o wszystko. Jeżeli to wygramy, no to pozostajemy w grze tak naprawdę. Wchłaniamy całe jego terytorium i możemy się skupić na elfach. Mam nadzieję, że z drugiej strony Kislev nam wojny nie wypowie. Powinien nas w miarę lubić za tak długą wojnę z nimi tutaj. Więc tu jest miejsce chyba na przerwę, bo tutaj się wszystko rozwikła. Po tej bitwie wszystko się rozwikła. Albo jesteśmy górą, albo oni są górą. Ciężko powiedzieć. No nic. Kończymy na tym i zapraszam na kolejny odcinek.